Dzień dobry, witam wszystkich zebranych. Chciałbym Wam zaprezentować taki temat założenia własnego ogródka. Pytanie, kto posiada własny ogródek? Ja. No, super, niektórzy już mają. Chciałbym Was zachęcić do założenia właśnie własnego ogródka, gdyż daje to wiele korzyści. Możemy sobie produkować własną żywność, którą jakość kontrolujemy w pełni. Dzięki temu w jakim stopniu możemy się uniezależnić od przemysłowej żywności, która jest dosyć marnej jakości niestety. Daje to dodatkowe korzyści, gdyż mamy czas właśnie tylko dla siebie w tym ogródku i kontakt z przyrodą. Możemy sobie dobierać gatunki, które nas interesują, uprawiać to, co nam będzie najbardziej odpowiadało. Wymaga to trochę wysiłku, natomiast daje to wiele radości, także zachęcam. Jest to z wielu aspektów korzystne. Możemy zagospodarować odpady biologiczne. Możemy prowadzić ogródek w systemie permakulturowym, czyli z poszanowaniem dla ziemi, z minimalnym wykorzystaniem wody. Nie musimy stosować żadnych środków ochrony roślin chemicznych, możemy je sobie sami wytworzyć. Także jest to zajęcie, które będzie nas stopniowo nakręcać i rozkręcać, gdyż dzięki temu, że będziemy mieli potrzeby, będziemy poznawali potrzeby roślin, będziemy się dowiadywali coraz więcej o tych roślinach i będziemy poszerzać swoją wiedzę. I myślę, że szczególnie ciekawe będą plony, kiedy będziemy już mieli te własne owoce, warzywa. Będziemy mogli się z nimi dzielić z innymi. Dziękuję.